tych sprawach. A, dziękuję. Teraz do mnie mówcie, niech będzie pochwalony. Niech będzie pochwalony. Na wieki jego chłamin. Już tu krzyku za proboszcza. No miałeś wypowiedzieć się na temat właśnie tego apartheidu. A słyszałeś, panie Krzysztofie? Tak. Ale co? Że daj mi wypowiedzieć się, bo ja mam lepszy głos tutaj na świecie, że ogółem mieszka Meksykano, ogółem w Suwałkach, mieszka w Suwałkach, a jego kobieta pracuje o 5 rano z pracy, wychodzi i go wyrzuca z chaty, a on siedzi w samochodzie, kiedy on z pracy wróci. I pojechał. No ja pierdolę. U nas takiego czegoś nie było nigdy w życiu. To jest, kurwa, przegrany człowiek. Ile ja miałem kobiet, to jeszcze kobiety, kurwa, w dupę nie dawała i o 5 dni. No prawda, trzymała krowy przed ochroną, ale wstawałem godzina 6-7 do brzątku. A nigdy, kurwa, o 5 kopa w dupę nie dawała. Meksykanie te za małego maściurka tam. Nie dogadasz dla niej. Mówi, wypierdalaj. Ja ci powiem, przepraszam bardzo, on chujowo żongli. On palcem chyba się bawi, kurwa. Nie. Nie, on palca chyba w dupę wsadza na niej. On chyba robi tak. Robi ona, coś ona takiego. Sra, o, i tak. Śmiech jak bardzo. Do komina, kurwa. Wycior. Wycior. Tak wsadzę, tak. A ona popisze, mówi, wyczyszczony komin, tak, no dobra. Pasioł wą. Chujowo wyczyścił. On nie czyścić. Przepraszam bardzo, kobietę trzeba rano i wieczorem, kurde, dobrze. Nie, jest taka piosenka, Wojtek. 4 razy po 2 razy, o północy za 2 rana i nad ranem jeszcze raz. O. Bo ona, kobieta nie jest zadowolona. Lubi kobieta. Ona ma pragnienie. Kobiety zawsze lubią pragnienie. No ale co, jak Meksykano nie ma uprawnień palacza, no to co może wiedzieć na temat czyszczenia kominów? No. No to wiesz, no robi chałturę, no i a później się dziwi, że w samochodzie ląduje. Śmiechu bardzo. A jeden list napisał do mnie facet, że jechał i nie dokręcił koła w samochodzie, słuchaj, wylądował w jeziorze. O, jeszcze raz. I co? Ty i ty zęby płamiesz. Nie, myślę, że nie. Bo masz sztuczne. Co? Masz sztuczne. A jemu jakaś lampa dała już pod oko. Nie, ząbki. No właśnie. Nie, to prawda, że to pod oko. Na małą osadził, to wiesz. Tak jak Meksykano, to wiesz. To pod limpę. I teraz tak. Tu króciutki, tu dłuższutki, tu sinaczek. No i ma pod limpę. Tak no. Zarobił Wojtek, że jak nie wiem. No, jak młodzieniaszek wygląda. Co? Jak młodzieniaszek wygląda. No. Po baletach. Wojtek. Jak wy pracujecie, kurwa, tego powodu? No, jakoś masz łatę? Nie masz łaty? Innym razem przywiezie. A do czego tobie łata? Odrysować na chodniku równiutko. Żeby samochody nie wjeżdżali na chodniki. Jak czerwoną farbą pasy robi takie krzyżówkę. No. Krzyżówkę i zrobić z tej strony ode mnie. Ale tak. Ty musisz być prezydentem, żeby to zrobić. Coś takiego. To niekoniecznie być prezydentem, to można i samemu zrobić. Rozumiesz? I... No, ale nie dobrze prezydent też się liczy. Nie, przepraszam bardzo. Nie nazywajcie mnie prezydentem, bo nie lubię tego. Ja każdy obywatel byłem kandydatem. No, o właśnie. No. Przepraszam bardzo. Pij. Denaturat. Pings. Pings. To jest taki, wiesz, napój, no, wiesz, sini, nie? No. I ja w sklepie biorę, mówię, proszę mi policzyć denaturat. A klepował, tu z Rodiaku. No. A klepował, mówię, co pan denaturat pijesz? No kurwa, to inne wódkę, piwo piją, koniaki, a ja dynksu nie mogę walnąć? Tak. No tak. To pani mnie zabroni. Wolny kraj. A masz pan dowód?
A mówię, a jaki to osobisty czy własny? Dać dla pani. Tak na własny, to idziemy na zaplecze. Bo chciała dowód miłości. Mówię, bo tam, dobrze powiedziałem, bo tam będzie dowód pokazany, ale gdzie indziej będzie wsadzony no tak, no. Ten dowód. Przy wszystkich nie będziesz pokazywał dowodu. No. Jak moje chcesz zobaczyć, to idziemy na zaplecze. A tu jedna była taka babka, u nas tu mieszkała. Ona miała około 70 lat. O. Nie ta sąsiadka, tylko następna. Wiesz jak się pruła? O, masz to. Miała 67 czy 6 czy 7 lat. Po 70. Co tamte jechaliście po prawej stronie, widzieliście, my nazywamy pałacyk, taki ładny domek. To ona za pizdę wystawiła, mama. Aha. A dla córki rozjebała małżeństwo. O masz. Córka wysłała katolika, nie podobało się, to rozjebała. Tak. Mąż to było, a ona to była chujowa. Ona tylko z każdym, wiesz, szurała się. Dla jej jeden kupiło, wiesz co? No w cacykach takich, na szpilkach, pantofelki. O. Sceniczek, kurwa, jakoś... Ale w tym roku lato, co? No. Jak 18-latka? Wymalowana, wypierdolona, jak 18-latka wyglądała. Ona przyszła raz do mojej matki i mówi tak, moja mama, świętej pamięci, mówi tak, bo ona, Marysia się nazywała, mówi tak, Marysiu, co ty robisz? A ona mówi tak, Leniu, pizda się nie zmydli, to nie mydło. No tak, no, w sumie, jaka są racje jest. Pizda nie mydło. No, bo ona prawdopodobnie powiedziała. Głosu nie masz? Mam. O, tak to właśnie jest. O, ja dla Meksykana wezmę rzeczkami, pościnam to ładne drzewko i tak włożę do koperty dłużej i wyślę pom tak. Napiszę Meksykano, tylko adres nie znam tym suwałka. A żeby to by napisał Meksykano, to prezent dla ciebie i dla twojej przyszłej żony, bo słyszałem, że na komputerze napisali na ciebie youtuberzy, że ty nie umiesz czyścić komina. To do wycier gumką związany, weź wstać do komina, do otworu i weź tam wyczyść. To może twoja nie będzie wyganiał o 5, tylko będzie powiesz, polecz Meksykanie, polecz jeszcze, bo już wyczyszczony komin. Do siódmej. Polecz. Tak powie. A ty znowu cię nie godzisz, a? Czorcie? Nie ma czasu. Co ci teraz damy z kulasą? O, masz tobie. No bo nie masz. No dobrze powiedziałeś. No, dobrze powiedziałeś, że masz tobie. Następnym razem przyjadę ogolony. Ogolony.